ci drugoklasiści tegoroczni rzeczywiście mają o tyle trudniej, że wchodzą do takiej grupy, przynajmniej część z nich, którą bardzo mało znają. Część się sobie poradziła, kontaktując się za pomocą różnych komunikatorów, mediów społecznościowych, umawiając się na spotkania w mniejszej grupie, ale jest taka część, która gdzieś jest zawsze trochę dalej od klasy, którym jest trudniej wchodzić w te relacje i oni mogą naprawdę z dużym niepokojem wchodzić do tej grupy, która jest już zintegrowana, ale tak naprawdę nie jest. No jak wyłapać problem u nastolatka, bo tam się bardzo dużo zmienia i taki obniżony nastrój, drażliwość są objawami problemów, a jednocześnie są jakoś wpisane w ten okres rozwojowy. Warto pamiętać, że u nastolatków depresja objawia się właśnie drażliwością, że to nie jest tak, jak nam się zwykle kojarzy, że człowiek w depresji to jest ktoś, kto leży i patrzy w sufit i niczego mu się nie chce. Nastolatek będzie właśnie taki drażliwy, bardzo wrażliwy. Nikt sobie nie wyobrażał zdalnej szkoły i tutaj bardzo proszę, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki utknęliśmy przed komputerami. Wielu z nich straciło motywację do nauki, mając takie poczucie, jaki to ma sens, skoro ten świat jest taki trudny. Tak? Jeżeli te relacje były dobre, to w tych zamkniętych domach działy się jakieś fajne rzeczy, nie wiem, spójne planszówki, wspólne oglądanie filmów, gotowanie, no bo nie można było wychodzić. Ale jeżeli te relacje były trudne, to w tej małej przestrzeni, w której nikt nie mógł uciec choćby na chwilę i tych emocji też gdzieś rozładować, mogły się pojawić, no, ta trudna relacja mogła się zaostrzyć.